Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Samsung Galaxy Z Flip 5 kontra Oppo Find N2 Flip. Oba smartfony, jak widać, składaki. W Oppo mamy Dimensity 9000 plus 8 GB pamięci RAM. W przypadku Samsunga mamy Snapdragona 8 Gen 2 GB pamięci 8. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikację. Lepiej pozostawia je w ramie, to samo zrobimy z grami, więc cóż, lecimy. Pierwsze co? Allegro. Dla Samsunga. AliExpress. Też Samsung. Ceneo. Samsung. Galerie. No tu nie nacykane jeszcze. HBO Max. Też Samsung. Polsat Box Go dla Samsunga. Jak dojadę.pl. No widać, że tu szybciej. Mapy. O, nie będziemy powtarzać. No bo sobie tylko zrobimy tak. Player.pl. Samsung. OLX. Jak widać. Pyszne.pl. Samsung. Następnie mamy Glovo. Samsung. Sklep Play. No tu prawie tak samo. Spotify. Bardziej dla Samsunga. Nie wiem, co się dzieje z Oppo. Czarno. TapTalk. Tutaj. Oj, false start będzie, więc jeszcze raz to zamkniemy. TripAdvisor. No powiedziałbym, że tak samo. X. Tutaj. Uber. No, no. To zrobimy tak. Wykop. O, tu szybciej Oppo i YouTube Samsung. Tak to wygląda. Zdecydowanie, a to sobie wyrzućmy. Zdecydowanie szybciej Samsung, jak widać. I to co? Co z RAM-em? Oppo nie ma. Oppo nie ma. Oppo nie ma. No, dziwnie, jak już na dzień dobry apek nie ma w Oppo, to trochę słabo. Mają tyle samo RAM-u. No i widzicie, jak to wygląda. A w końcu w obu. No nie ciekawie. O, tu znowu w ramie w obu. No tak to Oppo ubija wszystko. Dziwne. No ale może po prostu tak ma, czy coś. Ciężko powiedzieć. Jedziemy dalej. Ubery. Zestartowało się w obu, no tu jest tylko w Samsungu, no i tylko w Samsungu. Więc na razie zdecydowanie pod tym względem lepszy składa od Samsunga niż od Oppo. Zresztą tak patrząc jasnością, wyświetlaczem, chyba bliżej mi do tego. No to co, jeszcze zobaczmy w przypadku gier. Asphalt 9. Czy będą jakieś większe różnice? Pierwszy Samsung. Temple Run 2. Pierwszy Samsung. Wild Rift. No, jak widać. Dead Trigger 2. No, tu prawie że remisowo. Unkilled.
Samsung. Call of Duty. No widać, że szybciej Samsung, mimo że tutaj coś one ściągają. No dam im jeszcze chwileczkę. Albo nie dam. Niech sobie leci w tle. To i tak będzie sprawiedliwe. World of Tanks. Samsung widać, że szybszy. Super Mario Run. Dla Samsunga. Angry Birds 2. No zdecydowanie Samsung szybciej. No. Real Racing 3. No i Samsung szybciej. I PUBG Mobile. No widać, że tutaj też to szybciej mu idzie. No. Więc praktycznie patrząc na razie Samsung znowu wygrywa. Co w ramie? No tu trochę bardziej. Chociaż ta gra często się wywala. Temple Run 2 tylko w Samsungu. Wild Rift obu. Dead Trigger 2 tylko w Samsungu w ramie. Unkilled też tylko w Samsungu. Call of Duty no Oppo ubite. No coś ten Oppo dziwnie działa, mam takie wrażenie. Dobra, zresztą widać, że tutaj zdecydowanie lepsza chyba opcja Samsung, jeżeli chodzi o wydajność, chociaż jeszcze trzeba je cenowo porównać. Będziecie mieć linki aktualne na dole. No ale cóż, tak to wygląda. No więc co bym wybrał? Tego. Jeżeli chodzi o te dwa tutaj porównanie tych dwóch smartfonów odnośnie jednego drugiego. Jest playlista, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.